Zadanie maturalne z optymalizacji, czyli nowy pewniaczek maturalny, za który otrzymasz ponad 8%. Pierwsze, co musimy zrobić w tym zadaniu, to bardzo uważnie przeczytać jego polecenie. Czyli do wyznaczenia trzech boków pewnego kąpieliska w kształcie prostokąta należy użyć liny o długości 200 metrów. Natomiast czwarty bok tego kąpieliska będzie pokrywał się z brzegiem plaży, który w tym miejscu jest linią prostą. I to mamy tutaj na rysunku. I naszym zadaniem jest obliczenie wymiarów A i B kąpieliska w taki sposób, aby jego powierzchnia była największa. Czyli mamy tak naprawdę dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to powierzchnia tego kąpieliska, druga rzecz to informacja, że lina ma długość 200 metrów. Czyli teraz zobacz, mamy A i mamy B, czyli tu jest nasze kąpielisko, tu jest jeden brzeg, drugi brzeg, trzeci brzeg, czyli nasza lina będzie miała razem 200 metrów. Możemy zapisać, że 2A plus B to się równa 200. I zobacz, że to jest nasza lina, bo w tym miejscu, gdzie kąpielisko pokrywa się z brzegiem, tej liny oczywiście nie ma, jest tylko tutaj i tutaj, czyli to jest właśnie to 2A i w tym miejscu, gdzie jest B. I teraz kolejna rzecz to powierzchnia tego kąpieliska. To jest kształt prostokąta, czyli normalnie powierzchnię obliczamy pole równa się A razy B, czyli taki jest wzór na pole tego prostokąta. I teraz w optymalizacji dążymy do tego, żeby była jedna niewiadoma. Nas będzie interesowało pole, czyli możemy z tego wyprowadzić B. I wtedy we wzorze na pole będzie tylko niewiadoma A. Bo zobacz, że z tego B to jest 200 minus 2A. Po prostu przerzuciłem to 2A na drugą stronę. Czyli jeżeli teraz podstawimy to do wzoru na pole, to nasze pole jest równe A razy B, czyli A razy 200 minus 2A. I możemy też zapisać tutaj, że to pole jest zależne od A i w ten sposób powstanie nam funkcja. W tym przypadku funkcja kwadratowa. Mnożymy teraz sobie to, co mamy w nawiasie i będziemy mieli, że to jest A razy 200, to zapiszę to dalej, 200A, A razy minus 2A to minus 2A kwadrat plus. Zapisałem to specjalnie w ten sposób, żeby było widać, że to jest funkcja kwadratowa. Nie możesz zapomnieć w zadaniu optymalizacyjnym o założeniach. Jakie to są założenia? Jeżeli mamy jakieś boki A i B, no to no analogicznie A musi być większe od zera, no bo żaden bok nie ma 0 metrów i B też musi być większe od zera. Ale teraz zobacz, skoro B to jest 100, to tak naprawdę możemy napisać, że 200 minus 2A musi być większe od zera, a z tego mamy nierówność. Minus 2A jest większe od minus 200, czyli dzielimy to sobie na minus 2, znak nierówności się zmieni, będzie A jest mniejsze od 100. Rozwiązujemy teraz tą nierówność, czyli rysujemy sobie oś x-ów, zaznaczamy 0, zaznaczamy 100, przedziały mają być otwarte, tutaj też ma być przedział otwarty, od 0 ma być większe, a od 100 mniejsze. Czyli rozwiązanie to jest właśnie ten zakreskowany obszar. Czyli teraz możemy napisać dziedzinę tej naszej funkcji. Nasza dziedzina będzie wtedy, gdy A będzie należało do przedziału właśnie od 0 do 100. Przedziały otwarte. I mamy już dziedzinę. Ok, no to teraz musimy rozwiązać to zadanie. Przypominam, że szukamy największej powierzchni, czyli największego pola. Szkicujemy sobie teraz naszą funkcję kwadratową. Tutaj mamy oś x-ów, oś y-ów, minus 2a kwadrat plus 200a, czyli nieważne tak naprawdę, jak ją narysujemy, ważne, że ma być malejące. Niech będzie na przykład w taki oto sposób. OK, to jest nasza funkcja. Maleje, bo współczynnik kierunkowy A jest mniejszy od zera. I teraz tak naprawdę na tej osi nie będzie x, tylko musimy nanieść na nią naszą niewiadomą. Czyli tu będzie niewiadoma A, a tutaj będzie pole. I zobacz, teraz ta funkcja nam pokazuje właśnie zależność tego pola P od A. I właśnie na tej linii jest ukazana ta zależność i my szukamy największego pola. Największe, no to jest oczywiście tam, gdzie jest najwyżej, czyli w tym miejscu jest pole maksymalne. Tylko też zobacz, że mamy obliczyć wymiary A i B tak naprawdę. Nie za bardzo interesuje nas powierzchnia tego kąpieliska, bardziej interesują nas wymiary, czyli właśnie to A na osi x-ów. Czyli to jest wierzchołek paraboli. On ma współrzędną P i współrzędną Q. Pole maksymalne to jest właśnie nasza współrzędna Q. Ale tak naprawdę pole nas nie interesuje. Interesuje nas współrzędna A, czyli właśnie współrzędna wierzchołka P.
Wzór na P to minus B przez 2A. Patrzymy teraz na naszą funkcję i obliczamy. A w naszej funkcji jest równe minus 2, B jest równe 200. No to podstawiamy minus B, czyli minus 200, podzielić na 2A, 2 razy minus 2, minus 4, to się równa 50. I teraz to, co obliczyliśmy, to jest tak naprawdę nasza literka A. Czyli zobacz, już część mamy zrobioną. Oblicz wymiary A i B. To jest nasza literka A. Pole nas nie za bardzo interesuje. Interesują nas wymiary. Wymiary A i B. Więc teraz musimy jeszcze obliczyć B. No musimy znaleźć coś, gdzie możemy podstawić. Czyli zobacz, tutaj. Tutaj mamy B, w którym występuje A, czyli podstawiamy sobie po prostu B. To jest 200 minus 2A, czyli minus 2 razy 50 minus 100. Czyli nasze B jest równe 100. I mamy już obliczone dwa wymiary tego kąpieliska i wtedy powierzchnia będzie największa, no bo właśnie wtedy będzie ona wynosiła Pmax. Czyli wystarczy napisać odpowiedź, gdzie pole jest największe dla A równego 50 i B równego 100. Właśnie w ten sposób rozwiązałeś zadanie optymalizacyjne, za które dostaniesz aż 4 punkty. To jest ponad 8% na maturze. Tylko pamiętaj, że zawsze musisz zapisać tutaj jakąś funkcję z jedną niewiadomą, z jedną, co jest najważniejsze. Musisz też wyznaczyć dziedzinę tej funkcji, no i następnie musisz poprawnie dokonać obliczeń. Mam nadzieję, że pomogłem Ci rozwiązać takie zadanie i że teraz optymalizacja na maturze będzie dla Ciebie troszeczkę prostsza i bardzo na to liczę, że uda Ci się ją rozwiązać na tegorocznej maturze.